When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Kolejny dzień mamy dzisiaj i znowu idziemy na plażę, ale pogoda chyba nie jest na plaży, więc pewnie będziemy się zaraz zbierać. Ale idziemy sobie tak troszkę posiedzieć i zobaczyć, nie kąpać się. Ja ubrałam sukienkę i chyba teraz już żałuję, bo jest mi zimno. Mama siedzi na kocyku i odpoczywa, a Mariusz tam usypia dziecko. Zobaczcie, jeździ z nim po plaży, żeby usnął. I narobi dzisiaj, powiem wam, dużo kilometrów z tym wózkiem, ale Krystianek chyba już śpi, bo wydaje mi się, że już wracają. Zobaczcie, muszę to po prostu uwiecznić. A Zuzia się tam pięknie bawi w piasku, jest naprawdę zadowolona, wzięła sobie, kupiła jakieś łopatki i siedzi i ma zajęcie i super zabawę. Zobaczcie, jakie dzisiaj są duże fale, w ogóle nie wiem, czy mnie słychać, bo jest tak głośno. Ale może coś tam będzie słychać, jak mówię. Są mega duże fale, jest bardzo duży wiatr. Duziu! Nie wchodź do wody! Dzisiaj jest chłodniej, także dziś się nie kąpiemy. Oczywiście tylko Mariusz musi przetestować wodę. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Krystianek zasnął, zobaczcie, nawet mamy parasol na wózku, bo tutaj pogoda jest zmienna. Przed chwilą, jak zbieraliśmy się na plażę, to zaczęło tak strasznie lać i musieliśmy się schować do restauracji i wypiliśmy w restauracji kawę i zobaczcie, już mamy tutaj słoneczko. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go, 'cause you are like a ghost in my mind. My właśnie teraz wróciliśmy przed chwilą do domu, przebraliśmy się z plaży i idziemy sobie gdzieś coś pozwiedzać. Chcemy iść do figur woskowych, zobaczymy. Ubrałam sobie teraz taką fajną sukienkę, kupiłam ją na Shein. Fajną, tutaj sobie dodałam pasyczek i bardzo ładnie się prezentuje. A w ogóle to jest nasz korytarz, tak się prezentuje. Tutaj możemy sobie usiąść, mamy krzesełko, także naprawdę elegancko. Birds and see the sun. Gdy do ciebie wracać każdą nocą złotą, nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno tylko wiem, być tak. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Zuzia chce zrobić sobie takiego kolorowego warkoczyka. Idziemy teraz zrobić warkoczyka. Ona właśnie tutaj już czeka. Zuzi, wybrałaś sobie kolor? Taki! Dobrze, no to zrobimy kolorowego warkoczyka. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. Byliśmy oglądać figury woskowe, ale powiem wam, że bez szału, bo było ich mało. 2 lata temu, jak byliśmy tutaj nad morzem, to było ich zdecydowanie więcej niż teraz, ale byliśmy też w innym miejscu po prostu, więc no, uważam, że bez szału, że stracone pieniądze. Zuzia właśnie teraz siedzi w autku, zrobiła sobie piękny warkoczyk, więc zaraz chyba musi się wam pochwalić, bo wygląda w nim przecudnie. Zuziu, pokaż ten swój warkoczyk. Pokaż, piękny. Różowy jak cała ty. Oczywiście mała dama nie chciała związać włosów i zbijała mi z tyłu takiego kocyka, bo oczywiście jak jest warkoczyk, to musi być włosy rozpuszczone, normalnie cała mama. Weź ją. Nothing ever felt as good or as easy. Witam was, kochani, w kolejnym dniu. Witamy, ale męża tutaj słabo widać, musisz się wychylić. Ja patrzę na drogę mi się. Mamy kolejny dzień, jedziemy na przejażdżkę. Gdzie jedziemy w ogóle? Na latarnię. Na latarnię, ale gdzie to jest? Ale jeszcze nie wiem, czy wyjdziemy tam po schodkach z wózkiem. Z wózkiem pewnie nie wyjdziemy. No zobaczymy, czy tam wyjdziemy, czy nie. W każdym bądź razie idziemy coś zwiedzić. Zobaczcie w ogóle, jak mi spaliło wczoraj dekolt. No. Nie wiem, czy widać, chyba widać. Tak mi strasznie spaliło wczoraj dekolt, że masakra. Nie spodziewałam się, że opala. Zuniu, już nie śpiewaj. Zunia coś tam śpiewa. Mamusia tutaj mówi teraz do naszych widzów, tak? Tak mi wczoraj spaliło dekolt. Nie spodziewałam się, że w ogóle się opalę, bo pogodę mamy kiepską. Raz jest słońce, raz jest zimno, także nie wiadomo, jak się ubrać. Wzięłam dużo letnich ciuchów, ale mało ich wykorzystałam, tylko tak naprawdę sukienki, spodnie i to wszystko. Także wow, opaliło nas. Mariuszowi spaliło całe plecy. Dobrze, że dzieci posmarowałam filtrem, także oni są ok. No a my troszkę cierpimy. Wiatr jest, ale na wietrze tego nie czuć. Tak, jest wiatr, słonko, nie ma upałów, a opala. Także przynajmniej wrócę troszkę bardziej opalona. Co, Skarbie, chciałaś? Wyprzedzili nas. No, wyprzedzili nas. Jedziemy i gonimy ciocię, tak? Jutro już wracamy do domu, także jutro już mamy wymeldowanie z pokoju. Jutro jeszcze idziemy coś pozwiedzać i pewnie już wieczorem będziemy wracać do domu. My już jesteśmy na miejscu, nie skończyłam wam mówić, bo wjechaliśmy na taką bardzo drogę, taką kamienistą i bardzo trzęsło. Z kostki brukowej. No, także nie wiem już, co tam mówiłam, straciłam już wątek. Więc dojechaliśmy, idziemy zaraz zwiedzać. Jutro wracamy, no i planujemy wrócić tak wieczorkiem. Mam nadzieję, że droga będzie udana, bo z dziećmi jest jechać kiepsko tyle godzin, jedziemy 7 godzin. Jak jechaliśmy tutaj nad morze, to droga przeszła nam dość sprawnie. Krystianek przespał, Niunia też w sumie tylko nie spali godzinę, także jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. Teraz pojedziemy na wieczór, więc pewnie będzie gorzej niż wtedy, kiedy wyjeżdżaliśmy. No coś, ty będziesz wychodziła. Będziesz wychodziła po schodach. Nie pójdziesz z małą, bo my nie możemy wejść. Idziemy na latarnię same z Zuzią, bo Krystian nie może wejść. Jest za malutki i po prostu nie może, także Mariusz zostaje tutaj na dole, a my idziemy. W górę, w górę. Pa. Tam Mariusz siedzi na dole. Zobacz, jak tata jest wysoka. Zobacz, jak tata jest nisko. Zuzia, widziałaś? You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. You are like a ghost in my mind. I wanna escape you, but I do not believe it was right letting you go. I can't stand the thought of losing you. Mariusz szuka napisu Krystyna, bo śmieje się, tak nam nie mówi w domu i mówi, że musi kupić w nawieszkę Krystyna. I co, masz tą Krystynę? Nie, Klaudia. No widzisz, czyli nie jest ci dane kupić mi tej Krystyny. Nie ma. Nie. Właśnie we Władysławowie na porcie. Gdzie jest Zuzia? Tam idzie. Jesteśmy, idziemy sobie pospacerować troszkę, zobaczyć jak tutaj jest pięknie. Zaparkowaliśmy samochodem, potem pójdziemy na jakiś obiad, na kawkę. I plażę. I w ogóle nagrywam teraz telefonem, może chodźmy pomału. Nagrywam teraz w ogóle telefonem, bo rozładował mi się aparat i będzie pewnie gorsza jakość. A chcę wam też tutaj coś troszkę ponagrywać, więc teraz będzie jakość gorsza. Mam nadzieję, że nie będziecie bardzo źli. Więc no, ponagrywamy coś i tyle. Krystianek sobie jedzie furą, jest nawet bardzo grzeczny na tych wakacjach. Także śpi sobie zawsze w wózeczku, nie idziemy na dżemkę do żadnego pokoju, tylko on sobie zasypia w wózeczku, a my spacerujemy. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Jedyne stoisko, w którym znalazłem Krystynę, zobaczcie. Mamy Krystynę. Tak wyglądają dzisiaj nasze wakacje. Powtórz, co mówiłeś? Pierdziony wczas nad morzem. Zebraliśmy się na plażę, było ładne słoneczko, rozłożyliśmy się i zaczęło lać. Także wracamy. Zebraliśmy się i właśnie idziemy na plażę. Były zabawy dla dzieci w hotelu, była animatorka zabaw, także Zuzia była bardzo zadowolona. Bardzo się cieszyła, Krystianek też skorzystał, ale teraz zdecydowaliśmy, że idziemy na plażę. Jest fajnie, już jest wieczór, wzięliśmy sobie małe zapasy na plażę, jak to dorośli, i idziemy, a dzieci pobawią się troszkę w piasku. Chciałam się przebrać, bo już jest trochę chłodno. Ubrałam sobie sweterek taki różowy i bez rękawnik, także będzie mi zdecydowanie cieplej. Weź parasol, weź. Weź, bo tu nic nie wiadomo. Zobaczcie, jak Krystynek fajnie wygląda w tym nowym bezrękawniku. Kupiłam go w Pepco, już wam pokazywałam we wcześniejszym vlogu. Normalnie, po prostu super, bardzo mi się podoba. Chłopak petarda. No, wziąłeś wszystko? Tak, możemy iść na plażę. Dobra, idziemy. Ruszaj, tata. Jedziemy. O kamykach troszkę jedzie z wózkiem. Musimy na wstecz. A Zuzia już poszła z ciocią na plażę, także idziemy. Tylko celuj dobrze! Bo jak żeby tylko trafić? Celuj dobrze! 28 punktów musi pan zbierać, najlepiej 30. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are fine. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Misiek tam sobie musi radzić z wózkiem, bo po piasku z wózkiem jest ciężko. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Co myszko robisz? Schody i robię jeszcze fotel. Dobrze, no to rób. Super ci to idzie, brawo! Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, 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 oh. Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. Zobaczcie, nakładamy. Ciep, 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 ciep. Puk, puk, puk. Puk, puk, puk robimy. Tu na głowę. Kuku. Kuku. Jak zachód słońca? Kuku. Rewelacja. Piękne widoczki. Szkoda tylko, że w kurtkach musimy siedzieć. No, ale nie, no jest spoko nawet. Dawaj. Buduj. Dobrze, że przynajmniej drugi raz na plaży jesteśmy. Duży rajek. Gorzej by było, jakbyśmy w ogóle nie byli. A ty coś... Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. My już, kochani, wracamy do domu. Tak wyglądał nasz pokój, bo jeszcze nie zdążyłam Wam pokazać. Zobaczcie, trochę tu jest już bałagan, no bo nabałaganiliśmy przez ten tydzień. Już się spakowaliśmy, wszystko jest wyniesione, a tak prezentuje się nasz pokój, jakby ktoś był ciekawy. Bardzo polecamy, fajnie. Fajny wygląd, w miarę nowocześnie, za fajną cenę, także wszystko jak najlepiej było u nas w porządku. Także my się już żegnamy z tym miejscem. It was a pleasure running away with you. We were just children acting like a doll. Crazy, naive, bold and carefree. My już, kochani, wracamy do domu, żegnamy się z tym miejscem, było fajnie. Pogoda co prawda za bardzo nam nie dopisała, bo było raz ciepło, raz zimno, trochę przynajmniej byliśmy na plaży, byliśmy w sumie 2 razy na plaży, także jestem w miarę zadowolona. Pozwiedzaliśmy, jak widać samochód jest zapakowany po górę. Bo najlepsze jest to, że zawsze jest więcej rzeczy jak się wraca niż jak się jechało. No i wracamy i zobaczymy się już pewnie już u nas w domku. Kolejny vlog będzie już codzienny z naszego domku. Szukać żyrafy. Mieliśmy jechać do domu, ale po drodze wstąpiliśmy do Gdańska, do zoo. I właśnie tutaj teraz mamy żyrafę. Zuzia dostała taką karteczkę, gdzie ma zbierać jakieś naklejki i dostanie później legitymację odkrywcy. Także fajna zabawa dla dzieci, a tutaj mamy żyrafkę. Już mi uciekli dalej, a mama dalej stoi przy żyrafie. Co teraz oglądacie? Amerykańskiego bobra. Bobra? Kapibara. Co my tu mamy? Gdzie on jest? Bo go nie widzę. Nie wiem, gdzieś jest. Jak tam, Zuzia, podoba Ci się zoo? Tak. Ładna była żyrafka? Tak, już chciałam. No, karteczkę dostałaś. Taka piękna! Nie zbliżaj się na mnie blisko. Tak. A ja idę po tego. Daj jej. Tak. No chyba nie chce, to. Poprzednie dzieci ją dokarmiły już. Ona nie chce, wiesz? Chyba nie jest głodna. Chyba nie jest głodna. No. Widzisz? When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Zobaczcie, jak wygląda Mariusz. Mówi, że się źle czuje i za bardzo mu po Zosie chodzić już nie chce, ale przyszliśmy tutaj dla Zuzi i dla Krystianka. Zuzia jest naprawdę bardzo zadowolona i jest zaciekawiona tymi wszystkimi zwierzętami. Jak byliśmy 2 lata temu, to w ogóle się tym nie interesowała, a teraz to naprawdę widać, że ją to bardzo cieszy. No a Mariusz, boli go głowa, także chyba musimy wstąpić po jakieś tabletki, bo są po prostu zapakowane gdzieś w walizkach. Co skarbie? Wilk tu, no ale schował się wilk. On ma las i się schował. Także są tabletki zapakowane gdzieś w walizkach, więc się do nich nie dokopiemy, także kupimy pewnie już gdzieś w sklepie. Mamy przystanek. 2,5 godziny jazdy. Trzeba rozprostować kości. Do dzieciaczki już. Do dzieciaczki już. Nogi mi się zastały dość porządnie. Już nie wyglądam fajnie, no ale trudno. Jazda robi swoje. Co tam jest? Zobacz tam. When we wake, hear the birds and see the sun. My jesteśmy właśnie na mopie. Przejechaliśmy już ile? 2 godziny jazdy? 2,5 godziny. Ale Krystianek zaczął marudzić i płakać. Wcześniej nam przespał 2 godziny, teraz jak się obudził, no to już płacze, bo jest głodny, także wstąpiliśmy na mopa, żeby go nakarmić. Liczymy na to, że jak go nakarmimy, to będzie spokojna jazda. Zostało nam około 3 godzin jazdy, coś ponad 3 godziny, także jeszcze sporo. No i trzymajcie kciuki, żebyśmy szybko dojechali. Ja już tak wyglądam jak wyglądam, no ale już trudno. Od rana mam make-up. Zwiedziliśmy jeszcze to zoo i w sumie zjedliśmy coś tam w zoo i jedziemy już do domku. Także nasz urlop, nasze wakacje, nasz wyjazd pomału się kończy. Zobaczcie na małego kawalera. Teraz zadowolony, a w trakcie jazdy daje nam popalić, jak nie śpi. Co ci tam ciekawi? Jeszcze mi się musimy wyciągnąć te kredki. Co ci tam ciekawi? Dla Zuzi. A ty, Zuzia, co tam robisz? Wariujesz? Zuzia jest pełna energii, bo przespała się 2 godziny w trakcie jazdy. Uważaj mi się, bo tam coś jedzie. No czekać, żarówka. No, także przespała się w trakcie jazdy 2 godziny i jest pełna energii. Także życzcie nam powodzenia, żebyśmy dojechali cali do domu, bo nerwy to trzeba mieć naprawdę duże. Co ty robisz? Zobaczcie, wybiegaj, żebyś mogła szybko dojechać do domku. Zrób sobie rundkę dookoła. Ale już w aucie musisz być spokojna. Dzidziu. Co dać? Ja mam dać, tak? No i ekstra mamy korki, koreczki. Stoimy w korkach, wypadki. Dobrze, że nie nasze. No i musimy stać w korkach. Dzieci nakarmione. Także postoimy troszkę tutaj. Dobrze, że Zuzia ma kredki, więc ona się zajęła i sobie maluje. Co tam, myszko, malujesz? Rowerek. Rowerek? No to maluj dla mamusi. Piękny obrazek. Pięknie. A ja sobie tak czas spędzam. Dobrze, że wzięłam laptop, więc mogę sobie obejrzeć zaległe vlogi, których nie oglądałam, a jest ich po prostu sporo, bo na wakacjach nie miałam czasu. Misiek, jak spędzasz czas? Średnio. Myślałem, że jak przebierzemy dzieci na karmi, to będziemy już prosto jechać, a tu centralnie w korek wjechaliśmy. No, zdarza się, no trudno. Obyśmy tylko szczęśliwie dojechali do domu, bez żadnych problemów i krzyków dzieci, to będzie dobrze. No bo z małym Krystiankiem jest po prostu ciężko. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Oh, though I felt misunderstood, it was a pleasure running away with you. We were just children acting like a doll.